I oczywiście przed nami, myślę, że tak samo przedstawiony temat, mianowicie temat, który brzmi dosyć intrygująco, nowe słowo, historia indygenatu będącego w zbiorach Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu. I nie będę tutaj cytował regułki, co to jest indygenat. Myślę, że zrobi to sam prelegent, mianowicie przedstawiciel znów Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego, pan Wojciech Derwich. Tutaj taka bardzo fajna, sympatyczna notka. Przedstawia się jako dziadek sześcioro wnucząt, więc już na samym wstępie jest nam przyjemnie. Mnie. Witam szanownego pana kolegę. Proszę mnie bardzo. Przed właściwym tematem pozwolę sobie na pewną dygresję, wspomnienie dnia wczorajszego. Otóż po pierwszej części nastąpiła przerwa na kawę. Po przerwie na kawie punktualnie zgłaszam się na tą salę. No i jest nas bardzo mało. No i wtedy co tu zrobić, żeby znalazło się więcej nas. Rzuciłem pewne hasło, zostało przez elektroników szybko podchwycone. Niemniej jednak ja chciałem wrócić do tradycji i na ręce prowadzącego chciałem przekazać drobny przedmiot. Wiedziałem. Proszę, proszę to wypróbować. Dziękuję. Ja nie mogę teraz nie zrobić tego, słuchajcie, moi drodzy. Ja już wiem, jak to było. Ja po prostu, dopóki nie mieliśmy dzwonka elektronicznego, rzuciłem takie hasło, no kurczę, dzwonek by się przydał. No i oczywiście skąd ta pomoc mogła nastąpić? No tylko od pana i tylko chyba z Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. I to się pięknie wpisuje to, co mówiłem poprzednio. Uwaga, tak to brzmi. Dziękuję. Dziękuję. Mieszkam w Międzyrzeczu, gdzie jest piękne muzeum utworzone tuż po wojnie przez Alfa Kowalskiego, plastyka rodem z Torunia, który z zapałem gromadził wiele, wiele cennych rzeczy i pamiątek, które zachowały się po czasach przeszłych, a zwłaszcza dotyczyły szlachty, która na pograniczu żeniła się, wrzyniała się, jakkolwiek to powiedzieć, w rody szlacheckie, ewangelickie, katolickie z wyznania. Ogromny zbiór portretów trumiennych, tablic oraz herbów. Proszę, chciałem przekazać pierwszy. Więc gdzie Międzyrzecz się mieści, każdy tutaj zobaczy. Ciąg dalszy, proszę następną. I układ naszego muzeum, pośrodku zamek, który zachował się w stanie ruin po wojnach szwedzkich. Natomiast samo muzeum mieści się w budynku numer 3, budynek bramny i pozostałe, powiedzmy które. Jeden z przykładów portretów trumiennych. Teraz przystępuję do mojego podstawowego artykułu. W zbiorach ziemi międzyrzeckiej znajduje się ciekawy akt indygenatu nadanego Adamowi i Karolowi Magnusowi Kalkreiterom. Tak w tym dokumencie brzmi ich nazwisko. Tę piękną pamiątkę rodzinną przekazał muzeum Leonhard von Kalkreuth. W archiwach rodzinnych przechowywana była ona od 1676 roku i w dobrym stanie dotrwała do dziś. Właśnie w 1676 roku, 27 marca w Krakowie, obaj wymienieni Kalkreiterowie zostali przyjęci w poczet polskich rodów szlacheckich ze wszystkimi z tym związanymi prawami i obowiązkami. Szlachta polska należało w XVII wieku do najliczniejszych w Europie i stanowiła 8-10% społeczeństwa. Do niej należał decydujący głos w państwie. Nie dopuszczała ona łatwo nowych, którzy chcieli cieszyć się z jej przywilejów i być obywatelami Rzeczpospolitej. Szlachectwo nabywało się w naszym kraju poprzez urodzenie w państwie polskim, z rodziców tu zamieszkałych i będących obywatelami. Ci w dokumentach nazywani są z łacińska indigene.
czyli krajowcami, tubylcami. Inni, choć urodzili się w Polsce, ale rodzice ich nie byli obywatelami, w prawach byli cudzoziemcami. W Rzeczpospolitej obojga narodów prawa krajowców przysługiwały szlachcie wszystkich ziem do niej przyłączonych, a więc równi byli tym, którzy mieli ojca Polaka, Litwina czy też Rusina. Prawa szlacheckie, zatem obywatelskie, przysługiwały też tym, którzy urodzili się za granicą, ale ich rodzice byli obywatelami Rzeczpospolitej. I stąd, kiedy przybysze z Niemiec, Czech, Węgier i innych krajów, gdy w Polsce osiedlili i się wymieszali ze szlachtą miejscową, nabywali tych samych praw. Szlachectwo mógł też nadać król. Tak było jednak tylko do drugiej połowy XVI wieku, czyli do nastania wolnych elekcji. Król nie mógł już sam decydować o nadaniu szlachectwa cudzoziemcowi. Musiało to przejść drogę publicznej ustawy. Mógł więc szlachcic cudzoziemiec starać się o polski indygenat, występując o to do Sejmu. Tę drogę obierali często też ludzie wywodzący się z innych stanów, by dostąpić nobilitacji. A że ci nie zawsze szli drogą prawa, świadczy pochodząca z pierwszej połowy XVII wieku Liber Camorum, gdzie wylicza się długą listę tych, którzy do tego stanu szlacheckiego weszli pokrętnymi drogami. Pierwsze indygenaty w Polsce przyznano braciom Stefana Batorego, Krzysztofowi i Andrzejowi oraz jego bratankom, kardynałowi Andrzejowi i Baltazarowi. Wtedy nadawał je król i Sejm. Z biegiem czasu kryteria nadania indygenatu uległy istotnemu obostrzeniu. Od 1641 roku wyłączne prawo w tej dziedzinie miał Sejm Walny, w którego uchwale, czyli konstytucji, musiał być umieszczony ten fakt z nazwiskami obdarowanych i wydrukowany. To prawo zadziałało wstecz i zweryfikowano indygenaty od 1607 roku, unieważniając te, które nie spełniały powyższych wymogów. Ustawy żądały też od kandydatów, aby ci najpierw zabiegali o indygenat na sejmikach. Te zaś mogły ich rekomendować Sejmowi. Należało się wykazać zasługami dla kraju swego urodzenia. Od czasów Jana Kazimierza cudzoziemiec w prostej kondycji do prośby musiał przedłożyć swój wywód genealogiczny. Pod rygorem utraty indygenatu żądano od 1658 roku przemieszczenia się do Polski i nabycia tu dóbr ziemskich. W 1662 roku doszła ustawa, że konieczna jest przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego. Nowych krajowców innego wyznania upominano, aby przeszli na wiarę katolicką, jeżeli nie chcą być uważani za upadłych w swoim uzyskanym prawie. Obdarzeni polskim szlacheccy składali przysięgę wierności Rzeczpospolitej na ręce kanclerza i królowi. Pełnię praw, dostęp do urzędów dygnitarskich i dóbr królewskich uzyskiwali jednak dopiero w trzecim pokoleniu. Utrata indygenatu związana była ze skazaniem jego posiadacza na banicję, a łączyło się z infamią, czyli utratą czci. Adam i Karl Kalkreiterowie otrzymali indygenat w szczególnie uroczystych okolicznościach. Było to w Krakowie, na sejmie koronacyjnym Jana III Sobieskiego w drugim roku jego panowania, dnia 27 marca 1676 roku. Król dopiero wtedy mógł dokonać koronacji, bo od elekcji zajęty był nadal wojną z Turkami. Obaj Kalkreiterowie z wystawionym przez siebie regimentem wojska zasłużyli się w bitwie pod Chocimiem w 1673 roku, zakończonym świetnym zwycięstwem Sobieskiego. Wówczas jeszcze hetman wielki koronny. Sobieski, zwanemu po tym wydarzeniu przez Turków Lwem Lechistanu, otrzymał drogę do tronu. A
Kalkaleiterom do polskiego indygenatu. W uroczystym dokumencie stwierdza się życzliwość i uznanie króla dla zasług Adama i Karla, jak również rekomendację dla nich, która przez najznakomitszych obywateli królestwa i posłów ziemskich z poszanowaniem została przyjęta, a wynikła z nadzwyczajnej przyjaźni tej rodziny. Do zgromadzonych zachętę w imieniu króla wyraził podkanclerzy koronny Jan Stefan Wydrzga, biskup warmiński i żmudzki, a mówił do elity politycznej ówczesnej Rzeczpospolitej, którą imiennie wymienia akt indygenatu w końcowej jego części. Procedury przewidywały wpisanie do Księgi Praw przyjętej uchwały. Ich mościowie Adam i Karkleiterowie, którzy starają się o większe zasługi wobec nas, czyli króla i Rzeczpospolitej, zostali przyjęci i uznani jako rodowici szlachcice i rycerze polscy. Zasługi były na tyle znaczące, że wymóg przynależności do wyznania katolickiego nie jest tu wspomniany. Postanowienia dotyczyły również ich praw potomków płci obojga, i których też uznaje się za czołowych obywateli i uprawnionych do indygenatu. Przysługiwały im odtąd wszystkie przywileje i swobody szlachty polskiej, wyboru króla, prawo nabywania dóbr ziemskich i ich dziedziczenia, także korzystania z królewszczyzn oddanych do ich dyspozycji. Rodowód rodziny miał być włączony do rodowodów szlachty polskiej z prawem do herbu, korzystania ze wszystkich aktów publicznych i prywatnych, wojskowych, ekspedycji i dóbr prywatnych z całym ich wyposażeniem. A rodowód rodu był długi i bogaty. Kalkaleiterowie w akcie indygenatu, nazwani Kalkreiterami, korzenie swe mają we frankońskiej części Bawarii w okolicach Norymbergi. Stamtąd w XIII wieku wyszli na wschód do Marki Miśnieńskiej, gdzie założyli swą siedzibę, i tu wymienia się ich w dokumentach z 1284 roku, gdzie pierwszy z nich jest Heinrich. Osiedlają się także na Łużycach Dolnych, Czechach, na Śląsku, także w Austrii. Wnuk Henryka, Konrad, jest już na służbie księcia Żagania, zaś jego potomek Rudolf ma swoje dobra w Pomorsku koło Krosna Odrzańskiego. Tu przez szereg pokoleń była to siedziba tej gałęzi rodu, której początek na początku XVII wieku jest wspomniany. Hieronim von Kalckreuth sprzedał Pomorską i przeniósł się do Polski, gdzie kupił dobra. Integrację z miejscową szlachtą polską ułatwiły małżeństwa. Dwie córki Hieronima wyszły za polskich szlachciców. Wnukiem Hieronima był beneficjent omawianego indygenatu Adam. On to doprowadził znaczenie rodziny do rozkwitu, powiększył majątek, którego część była w powiecie wschowskim, leszczyńskim, cztery wsie były koło Bojanowa. Drugą żoną Adama była Zofia Bojanowska, wywodząca się z rodu założycieli Bojanowa, i tak jak Kalkreiterowie byli ewangelikami. Trzecie małżeństwo po śmierci Zofii powiększało jego majątek w powiecie wschowskim. Adam był starostą kościańskim i z tego tytułu mógł gospodarować dobrami starościńskimi. Mając lat 60, w 1698 roku sprzedał swoje posiadłości i za 60 tysięcy guldenów nabył dobra Muchocin koło Międzychodu, również Policko z folwarkiem Janowo, potem część dóbr Bobowicko koło Międzyrzecza. Muchocin był siedzibą Kalkreiterów do 1945 roku. Tu też spędził swoje dzieciństwo Leonhard von Kalckreuth, który omawiany tu dokument indygenatu swoich przodków w 2013 roku przekazał Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Indygenatów nadano w dawnej Polsce około 400. Ile się zachowało do dziś, trudno powiedzieć. Ten, o którym mowa, można obejrzeć w międzyrzeckiej ekspozycji. Tutaj sobie pozwolę przeczytać tłumaczenie indygenatu. W imię Pańskie Amen.
Na wieczną rzeczy pamiątkę my, Jan III, z łaski Bożej król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, inflancki, smoleński, siewierski, czernichowski. Naszym obecnym pismem oznajmiamy wszystkim i każdemu spośród tych, którzy ono dotyczy lub będzie dotyczyć, w związku lub będzie słońce i tron, jak już w samym brzmieniu idą w parze, tak też nie są różne wielkością zadań. Słońce, najmniejsze drobiny ziemi, tron, niepohamowane w pożądaniach umysły ludzi promieniem łagodności wynosi ku górze. Przekształcają na takie ciała meteory, jakie cały krąg ziemski widzi i podziwa. Stąd biorą się bohaterowie wojenni, stąd znamienici obywatele, stąd jasne światła gwiazd, którymi jaśnieją firmamenty królestw. Stąd wywodzą się pogodne dni pokoju, ale i tworzą się błyskawice i grzmoty niestrudzone w działaniu na odstraszanie i powalanie wrogów, bo bezwłocznie po pierwszych następują i rodzą nowe. Stąd i my, po szczęśliwej naszej koronacji, z perspektywy królewskiego tronu z niepokojem rozpatrując, ile gwiazd ojczyzny zostało zgaszonych. Ilu obywateli przez 30 lat nieustannie zabrały burzę, wyrażamy pragnienie zadośćuczynić tej wielkiej stracie. Nie wątpimy, że nad sarmackim firmamentem zajaśnieją nowe światła, które nie dopuszczą, aby wypróbowana cnota i chluba wojenna zostały zapoznałe. Nie wątpimy, że z oddalonych części ziemi napłyną nowe, młode siły kierujące się ku polom marsowym Polski, co uważamy za zgodne z hojnością godną króla i chwałą naszego narodu, rozszerzenie wspaniałomyślności królewskiej i szlachty polskiej na ogromnej przestrzeni Pomorza. W samym imieniu Polska zawiera mnóstwo ludów i narodów prawie całego świata. Tę chwałę przejęliśmy od znakomitych poprzedników naszych i wzorów do naśladowania. Nie było dla nich czymś niezwykłym przyjąć pod opiekę, przytulić do łona Polonii tak ościenne, jak i azjatyckie ludy. Godzi się również czynić tak w innym czasie, jak obecnie. Wobec dzisiejszych potrzeb życzliwie oceniamy wraz z całą Rzeczpospolitą gorliwość, chęć mężów łaknących dobrze służyć naszemu państwu Rzeczpospolitej. Podobną wdzięczność wyrażamy szlachetnego rodu panom, szlachcicom, Adamowi i Karlowi Kalkreitom, pochodzącym z Księstwa Śląskiego, którzy wobec nieodzownych potrzeb dzisiejszych Rzeczpospolitej do Legionu Straży naszej osoby mają zamiar przystąpić oddziałem żołnierzy pod bronią rycerzy germańskich, dobrze wyszkolonych w rodzaju broni galijskiej. Kierując się zatem królewską życzliwością naszą, którą darzymy zasłużone osoby i z poczuciem sprawiedliwości, którą ze względu na ich zasługi mamy na uwadze, na podstawie zgody powszechnej wszystkich stanów królestwa, z mocą naszej władzy królewskiej, ustami czcigodnego w Chrystusie Ojca, pana Jana Stefana Wydźgi, biskupa warmińskiego i żmudzkiego, podkanclerzego koronnego, oznajmiamy, że są oni godni polecenia. Nasza rekomendacja przez najznakomitszych obywateli królestwa i posłów ziemskich z poszanowaniem została przyjęta, a wynikła z nadzwyczajnej przyjaźni rodziny Kalkreiterów. Do Księgi Praw zostało wprowadzone zarządzenie, na podstawie którego rzeczeni ich mościowie, którzy starają się o większe zasługi wobec nas i Rzeczpospolitej wraz z potomstwem obydwu płci zrodzonych i mających się narodzić ze wszystkimi późniejszymi potomkami, jacy wyjdą z ich
lędźwi, zostali przyjęci i uznani jako rodowici szlachcice i rycerze polscy. Również my orzekamy, czynimy, podnosimy i wynosimy ich w godności oraz do wszystkich przywilejów i immunitetów stanu rycerskiego i mających indygenat Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i prowincji przyłączonych dopuszczamy i przyjmujemy. Nie będę tutaj dalej rozwijał, niemniej jednak koniec jest taki. Na prawdziwość i szlachetność niewątpliwie obecny dokument ręką naszą podpisaliśmy i poleciliśmy zabezpieczyć pieczęcią królewskiego majestatu naszego. Dan w Krakowie na zgromadzeniu szczęśliwej naszej koronacji w dniu 27 miesiąca marca roku pańskiego 2076 w drugim roku naszego panowania w obecności przewielebnych, wielebnych, najznakomitszych, wielemożnych, czcigodnych i szlachetnych Andrzeja Olszewskiego, biskupa gnieźnieńskiego, prymasa królestwa i pierwszego księcia, Albrechta Korycińskiego, biskupa lwowskiego, przełożonego generalnego Miechowskiego, biskupów, jest ich dużo, wojewodów, kasztelanów, marszałków wielkich, kanclerzy wielkich, podkanclerzego, podskarbich wielkich, marszałków nadwornych, straży wielkich, sekretarzy wielkich, przepraszam, referendarzy podskarbiego nadwornego, podkomorzych, chorążego wielkiego, pisarza polnego, dowódcy straży królewskiej, mierniczego zamków, koniuszych wielkich, krześnika, stolnika, krajczego, krześnika koronnego, kuchmistrza łowczego i na końcu podpisano Jan Rex oraz Melchior Gierowski, sekretarz Jego Królewskiej Mości. Całość jest moim autorstwem amatorskim. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Sądzę, że w jakiś sposób tematy wiążące się z genealogią, ponieważ trzeba było ją tam udowodnić, posłużą się rozszerzeniu wiedzy w tym temacie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i to taka uwaga, że rzeczywiście spróbujmy się nie dostosować w tamtych czasach, prawda, do tych, żeby nie teraz nie pomylić, indygenatów. Zapamiętajmy ten termin i miejmy go na uwadze przy naszych poszukiwaniach.